Wczoraj rozmawialiśmy o państwach, w których ludzie posiadają najwięcej internetu, dziś porozmawiamy o państwach, w których najmniejszy odsetek ludności posiada internet. Sahara Zachodnia, dawna kolonia hiszpańska w północnej Afryce nad Oceanem Atlantyckim, obecnie terytorium o nieustalonym statusie międzynarodowym. Większa część terytorium Sahary Zachodniej pozostaje niewykorzystana gospodarczo. Sieć dróg jest słabo rozwinięta. Najważniejszymi gałęziami gospodarki są rybołówstwo, eksploatacja zasobów naturalnych oraz uprawa palmy daktylowej w oazach. Na czele państwa stoi prezydent, którym od 12 listopada 2016 roku jest Ibrahim Gali, natomiast premierem rządu od 4 lutego 2018 roku jest Mohamed Walia Keik. Władzę legislacyjną sprawuje parlament saharyjska rada narodowa. Front Palisario jest jedyną legalnie działającą organizacją polityczną w części kraju niekontrolowanej przez Maroko. Dostęp do internetu posiada tam 27 tysięcy osób, co stanowi 5% populacji. Republika Środkowoafrykańska, państwo śródlądowe w Środkowej Afryce w dorzeczach rzek. Konga i Szari. Zgodnie z konstytucją przyjętą w referendum w 2015 roku w Republice Środkowoafrykańskiej obowiązuje system semiprezydencki, w której głową państwa jest prezydenta na czele rządu stoi premier. Sprawują oni władzę wykonawczą. Władza ustawodawcza jest sprawowana przez wójzbowy parlament wybierany na pięcioletnią kadencję. System prawny kraju oparty jest na systemie francuskim. Szacunki ONZ mówią, że około 11% populacji w wieku od 15 do 49 lat jest nosicielem. Wirusa HIV, co jest tam dużym problemem. Internet posiada 246 432 osoby, czyli 5% populacji. Sierra Leone, państwo położone w zachodniej Afryce, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. W Sierra Leone żyje około 20 plemion, które stanowią 90% populacji. Najważniejsze z nich to Temne na północy i Mende w centrum i na południu. Resztę mieszkańców stanowią Kreole, Azjaci, potomkowie angielskich kolonizatorów. 68% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Sierra Leone było brytyjskim protektoratem. Językiem urzędowym jest angielski, wśród języków lokalnych. Lokalnych dominuje język crio, który jest językiem potomków wyzwolonych z byłych brytyjskich kolonii niewolników i jest rozumiany w całym kraju. Internet posiada również 5% populacji czyli 310 tysięcy ludzi. Madagaskar, państwo wyspiarskie położone na Madagaskarze w zachodniej części Oceanu Indyjskiego u południowo-wschodnie wybrzeże Afryki. Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie i pierwszą w Afryce. Według ONZ Madagaskar należy do grup krajów słabo rozwiniętych. Większość ludzi wyznaje chrześcijaństwo, wierzenie tradycyjne albo połączone obu religii. Ekoturystyka i rolnictwo w połączeniu z większymi inwestycjami w edukację, ochronę zdrowia oraz prywatne przedsiębiorstwa to kluczowe elementy strategii rozwoju Madagaskar. Madagaskar należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej oraz Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. 1 300 tysięcy osób ma tam internet, czyli również 5% populacji. Burundi, państwo śródlądowe położone w Afryce Wschodniej. Burundi nie ma dostępu do morza, lecz większość południowo-zachodniej granicy stanowi jezioro Tanganyika, jedno z wielkich jezior Afryki. Po uzyskaniu niepodległości państwo było niestabilne. Przyczyną takiego stanu był brak równowagi między pozycją polityczną Tutsi a Hutu. Burundi później stało się prezydencką republiką demokratyczną, co zażegnało niepokoje. Burundi jest jednym z najbiedniejszych państw świata, ma najniższe PKB na osobę na świecie, mimo to 526 372 osoby posiadają tam internet, ale jest to zaledwie 4% populacji. Demokratyczna Republika Konga, drugie co do wielkości państwo Afryki położone w jej środkowej części w dorzeczu rzeki Kongo. Sytuacja ludności cywilnej jest bardzo dramatyczna według raportu organizacji Oxfam, która zajmuje się ochroną praw człowieka. Są tam ponad 2 miliony uchodźców, z czego 50% ze wschodu, około 37% ludności, około 18,5 miliona ludzi nie ma dostępu do jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. W 50-milionowym kraju jest 2056 lekarzy, z tego 930 w Kinisasze. 2,5 miliona ludzi żyje za Mniej niż 1 dolara dziennie. W niektórych regionach na wschodzie ludzie muszą żyć za 18 centów dziennie. 80% rodzin obu prowincji Kiwu było w ciągu ostatnich 5 lat wysiedlanych. Jest powyżej 117 tysięcy żołnierzy dzieci z ostatniego. Wpływu rekrutowanych żołnierzy ponad 15% to młodzież poniżej 18 lat, duża część nie ukończyła 12 lat. Oficjalnie 900 tysięcy dzieci jest zakażonych AIDS. Internet posiada tam 3 101 210 osób, co stanowi 4% populacji. Nigier, państwo położone w Afryce Zachodniej na Saharze bez dostępu do morza. Niger jest republiką, głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do Jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego, liczącego 113 debutowanych pochodzącego z wyborów powszechnych o pięcioletniej kadencji. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Prezydent mianuje premiera. Obecny ustrój polityczny opiera się na konstytucji uchwalonej w 1999 roku. Internet posiada tam 2% ludności, czyli jedynie 439 164 osoby. Erytrea, państwo w Afryce Wschodniej położone nad Morzem Czerwonym. W Erytrei nie przestrzega się praw człowieka. Według działaczy praw człowieka Erytrea jest totalitarnym państwem. W 2017 roku Erytrea znalazła się na 179. miejscu w rankingu Organizacji Obrony Wolności Prasy dotyczącego wolności mediów. W kraju nie ma niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z Erytrei w 2006 roku. Cała ludność Erytrei zobowiązana jest do powszechnej służby wojskowej. Można do niej powołać każdego mężczyznę, który skończył 17 lat i ukończył szkołę. Służba może trwać do 70 roku życia. Oprócz tego, można powołać każdą niezamężną kobietę. Służba odbywa się w wojsku, ale istnieje także możliwość skierowania do cywilnej pracy w dowolnym miejscu kraju na czas nieokreślony. Według ONZ osoby powołane do wojska są w praktyce niewolniczą siłą roboczą. Wyjazd z kraju jest możliwy dopiero po służeniu wojska, czyli nigdy. 71 tysięcy osób posiada. Spada tam dostęp do internetu, co stanowi 1,3% ludności. Czad, państwo śródlądowe w środkowej Afryce. Czad jest jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw na świecie. Większość czadyjczyków żyje w ubóstwie, utrzymując się z pasterstwa i rolnictwa. W XXI wieku głównym źródłem dochodów do budżetu państwa stał się eksport ropy naftowej, zaś dotychczas dominujący przemysł bawełniany spadł pod tym względem na drugie miejsce. 1,1% ludności posiada tam internet, czyli 3 187 063 osoby. Korea Północna. Państwo w Azji Wschodniej powstały w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Korea Północna jest krajem, w którym istnieje kul jednostki w odniesieniu do przywódców państwa. Zmarłemu w 1994 roku Kim il nadano tytuł wiecznego prezydenta. Internet posiada tam 14 tysięcy osób, co stanowi 0,1% populacji całego państwa. Co ciekawe, mniej użytkowników użytkowników internetu jest w Palau, Nauru, Tawalu, Watykanie i Pitcairn. Jednakże tam populacja jest mniejsza, bo na przykład mimo że Pitcairn ma najmniej użytkowników internetu na świecie, czyli 170, to stanowi to 100% populacji całego państwa. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny odcinek. Przypominam również, że ostatnio pojawił się odcinek, w którym wymieniałem państwa, w których internet jest najłatwiej dostępny, bo są państwa, gdzie nawet 100% obywateli posiada internet, jak choćby przed chwilą wymienione Pitcairn. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie dodaję odcinki, poruszam różne zagadnienia, a ostatnio na przykład poruszyłem temat turbosłowian, a dokładniej obaliłem ich argumenty, a myślę, że zwolenników czy przeciwników teorii spiskowych jest jest naprawdę wielu, i może to się Wam spodobać. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.